Noc w kosmosie. Mgławice i galaktyki. Powstaje nowy świat. Ten film możemy oglądać w przyspieszonym lub zwolnionym tempie. Ale czy równie łatwo można odwrócić bieg czasu? Spróbujmy. Przekonamy się, że nie będzie żadnej różnicy. Zapis oglądany wstecz to coś niezwykłego. Ale we wszechświecie napotkamy jeszcze wiele niespodzianek. Mgławica Stożek. Niezależnie od tego, czy oglądamy filmy do przodu czy wstecz, nie widzimy niczego, co by zaprzeczało prawom fizyki. Są one bowiem symetryczne względem czasu. Pod warunkiem wszakże, że nie naruszają pewnej zasady. Poznajcie entropię. Oto jak mierzymy chaos i ład we wszechświecie. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia układu złożonego nieustannie rośnie. Ekspansja kosmosu jest piękną ilustracją tej zasady. Ciągle rodzą się nowe gwiazdy. Więcej ich powstaje niż ginie. Entropia rośnie od początku czasu. Świat staje się coraz mniej uporządkowany. Twierdzenie to pozostaje w zgodzie z teorią rozszerzającego się wszechświata. Dobrym przykładem jest proces powstawania gwiazd i galaktyk. Od chwili wielkiego wybuchu wszechświat powiększa swoją objętość. Staje się coraz bardziej nieuporządkowany. Entropia rośnie. Zgodnie z tą zasadą systemy zorganizowane, pozostawione samym sobie, stają się spontanicznie coraz mniej stabilne i pogrążają się w chaosie. W sensie fizycznym entropia jest miarą nieuporządkowania systemu. Przejście od stanu wysoce zorganizowanego do chaotycznego oznacza wzrost entropii. Niestabilność gwiazd i mgławic stanowi potwierdzenie ogólnego dążenia ku entropii.
Oto wizerunek mgławicy w Orionie. Zawdzięczamy go entropii. Druga zasada termodynamiki stanowi kamień węgielny wiedzy fizycznej. Albert Einstein nazwał ją kiedyś pierwszym prawem wszystkich nauk. Ludwig Boltzmann polecił wyryć na swoim nagrobku wzór opisujący całkowitą entropię układu makroskopowego. Entropia sprawia, że biały karzeł w centrum tej mgławicy świeci tak mocno. A na marginesie szklanka materii białego karła waży 50 ton. Zasada entropii przeczy twierdzeniom materialistów. Świat ewoluuje od stanu uporządkowanego do entropii, ale nie osiąga stanu równowagi. Wniosek? Bez zewnętrznej interwencji świat nie może istnieć wiecznie. Jeśli nie nastąpi zewnętrzna interwencja, entropia wszechświata osiągnie wartość maksymalną. Nastąpi wieczny spoczynek, śmierć termiczna. Można to przyrównać do zatrzymania maszyny, która pracowała sprawnie przez miliardy lat. Czy będzie to koniec znanego nam świata, czy też za sprawą cudu pozostanie wysepka ładu w morzu chaosu? Kosmiczne jaja w mgławicy orzeł. To parujące globule gazowe, czyli obszary gwiazdotwórcze. Twierdzenie, że kosmiczny ład świadczy o zewnętrznej interwencji, nie jest całkiem bezpodstawne. Wielki wybuch był początkiem znanego nam wszechświata. Od zarania rozszerzający się wszechświat trwa w stanie twórczego chaosu, zwiększając swoją entropię. Czerwony nad Olbrzym z gwiazdozbioru Jednorożca, znajdujący się na peryferiach Drogi Mlecznej. Otoczony jest przez echa świetlne, powstałe w wyniku odbijania i rozpraszania światła wśród obłoków kosmicznego pyłu. W 2002 roku obiekt był bardzo jasny i swoim zachowaniem przypominał przebieg gwiazdy nowej, czyli eksplozji w układzie dwóch gwiazd, w którym zwykła gwiazda przekazuje materię drugiej gwieździe i gdy tej materii jest za dużo, wybucha. Ostatnie badania dowodzą jednak, że w tym przypadku nastąpiła kosmiczna katastrofa innego typu. Wygląda na to, że dwie gwiazdy, które wcześniej okrążały się wzajemnie, zlały się w jedną. Obserwowaliśmy tak zwany merger. Słynna mgławica planetarna Kocie Oko reprezentuje etap ewolucji gwiazdowej, który Słońce osiągnie za kilka miliardów lat. Wiatr gwiezdny ze środka mgławicy odrzuca zewnętrzną otoczkę z prędkością 6 milionów kilometrów na godzinę. Tworzy ona pełne wdzięku halo, widoczne przez teleskopy optyczne. Centralną gwiazdę otaczają obłoki gazu o temperaturze wielu milionów stopni. Spodziewamy się, że za kilka milionów lat Kocie Oko zapadnie się, tworząc białego karła. Pól
pulsar to gwiazda neutronowa omiatająca przestrzeń strumieniem promieniowania. Przekształcenie w gwiazdę neutronową to jeden z możliwych finałów ewolucji gwiazdy. Cięższe obiekty zmieniają się w czarne dziury. Efekt cyklicznych impulsów wysokoenergetycznego promieniowania wynika z odchylenia osi obrotu wirującej gwiazdy neutronowej od osi jej pola magnetycznego. Kosmiczny ład panujący we Wszechświecie może uchodzić za świadectwo istnienia wyższej świadomości. Fizyk noblista Max Planck ujął to tak. Znam dowody na istnienie niewidocznego, ale inteligentnego porządku we Wszechświecie. Wymyka się to ludzkiemu rozumieniu, ale o dziwo możemy wnosić, że nasza planeta i nasza galaktyka mają do odegrania szczególną rolę. Inni posuwają się nawet dalej, podkreślając triumf niezwykłej równowagi i harmonii. Gdziekolwiek spojrzymy na odległe galaktyki czy do świata atomów, wszędzie dostrzegamy ten sam ład. Mgławica Motyl. To wyróżniająca się mgławica planetarna na równiku niebieskim w konstelacji Jednorożca. Jedna z gwiazd Układu Podwójnego stała się czerwonym olbrzymem, a jej materia otoczyła towarzysza w postaci pierścienia. To dziwne. Skoro porządek ma przyrodzoną skłonność do zanikania, to gdzie się podziewa i skąd się bierze? Wszechświat przypomina zegar, który stopniowo zaczyna się spóźniać. Ale kto go nakręcił? Einstein nazywał to niespodziewanym zdarzeniem, a nawet cudem. Wydaje się, że dalszy rozwój wiedzy utwierdza nas w tym przekonaniu. Mgławice planetarne stanowią końcowy etap ewolucji gwiazd o małych masach początkowych, podobnych do Słońca. Przyjmując w założeniach zasadę przyczynowości, spodziewamy się, że świat podlega pewnym prawom. Ale tylko sobie przypisujemy zdolność do świadomego organizowania środowiska, do nadawania sensu. Okazuje się jednak, że również w świecie zewnętrznym dostrzegamy przejawy złożonego ładu, których wcale nie oczekiwaliśmy. W miarę postępu wiedzy spotykamy coraz więcej takich cudów. Ład wyższego rzędu wyłania się z twórczego chaosu. Twardy orzech do zgryzienia dla tych, którzy postrzegają świat jako masę materii
pozostawioną samą sobie bez świadomości. Zdjęcia z teleskopu kosmicznego Hubble'a ukazują przedziwne struktury, węzły, strugi i monumentalne łuki. Badacze stykają się z tajemnicą. Ta skomplikowana struktura może być zbudowana z materiału odrzuconego przez podwójny układ gwiazdowy. Na razie jednak brak dowodów na to, że centralna gwiazda ma towarzysza. Astronomowie przewidują, że za kilka miliardów lat większa galaktyka pochłonie mniejszą. Galaktyka kołowozu ukształtowała się w wyniku podobnego zderzenia, mniej więcej przed 200 milionami lat. Źródłem niesamowitej energii gwiazd są reakcje syntezy jądrowej. Proces ten rozpoczyna się, kiedy temperatura wnętrza formującej się gwiazdy sięga miliona stopni. Przy odpowiednio wysokiej temperaturze i ciśnieniu zaczyna się synteza jądrowa we wnętrzu protogwiazdy. Proces ten polega na łączeniu się jąder atomowych w jądra cięższych pierwiastków. Zaczątkiem nowej gwiazdy jest wielki, powoli obracający się obłok wodoru i helu. Znajduje się w nim także niewielka domieszka atomów innych pierwiastków oraz mikroskopowe cząstki pyłu. Mgławice planetarne to obłoki pyłu i gazu otaczające gwiazdy w końcowej fazie ich cyklu życiowego. Tworzą się, kiedy gwiazda ulega kolapsowi. Jej wnętrze zapada się, a zewnętrzne warstwy są odrzucane w przestrzeń. Oglądana przez słaby teleskop mgławica przypomina okrągłą powierzchnię planety. Angielska nazwa tych obiektów pochodzi od łacińskiego słowa nebula, oznaczającego chmurę. Mgławica przypomina obłok pyłu i gazu w przestrzeni kosmicznej. Dawniej astronomowie nazywali mgławicami galaktyki poza naszą macierzystą Drogą Mleczną. Owe mgławice pozagalaktyczne wyglądały jak rozmyte plamy wśród gwiazd. Dzięki doskonalszym teleskopom przekonano się, że są to wielkie skupiska gwiazd, przypominające Drogę Mleczną. Dziś terminu mgławica używa się w odniesieniu do obłoków pyłowych i gazowych w Drodze Mlecznej i w innych galaktykach. Niektóre z mgławic zawierają tyle materii, że mogłoby się z niej uformować 100 tysięcy gwiazd o masie Słońca. Silne promieniowanie ultrafioletowe bliskich gwiazd podgrzewa atomy gazu w mgławicy. Gaz zaczyna emitować światło. Pod wpływem przyciągania grawitacyjnego część pyłu i gazu skupia się w mniejszy i gęstszy obiekt. Ciśnienie i temperatura narastają przez miliony lat. W
końcu skupisko osiąga wartość krytyczną. Zapala się nowa gwiazda. Wiele mgławic tworzy się w wyniku przyciągania grawitacyjnego atomów gazu w przestrzeni międzygwiezdnej. Kiedy nagromadzony materiał ulega kolapsowi, w centrum mgławicy rodzi się masywna gwiazda. Jej promieniowanie ultrafioletowe jonizuje atomy gazu. Powstałe obłoki plazmy można zobaczyć przez teleskopy optyczne. Mgławice przeważnie rozciągają się na znacznym obszarze i nie mają wyraźnych granic. W paśmie widzialnym ich obrazy się różnią, ale wszystkie są źródłem intensywnego promieniowania podczerwonego. Głównym źródłem podczerwieni w mgławicy jest pył. Promieniowanie gorących młodych gwiazd stopniowo uszczupla mgławicę. Podgrzany nad fioletem gaz na obrzeżach ciemnego obłoku odpływa w kosmiczną pustkę. Pod wpływem promieniowania nadfioletowego wodór zaczyna świecić. Tworzy się czerwonawe halo. Znajdujące się w tle gwiazdy prześwitują przez smugi gazu. Ich światło czerwienieje pod wpływem pyłu. Z czasem pozostaną tylko najgęstsze skupiska. Właśnie tam mogą się utworzyć nowe gwiazdy z systemami planetarnymi. Podobno natura nie znosi próżni. Mgławica Trójkąt sfotografowana przez teleskop kosmiczny Hubble'a. Należy do największych znanych tygli aktywności gwiazdotwórczej w sąsiedniej galaktyce. Pod tym względem przypomina gwiazdotwórcze regiony Drogi Mlecznej, na przykład mgławicę Oriona. Jest jednak znacznie większa i bajecznie kolorowa. Prawo powszechnego ciążenia sprawia, że materia tworzy wirujące skupiska. Z wielkich obłoków gazu i pyłu powstają galaktyki. Sferyczne obłoki ulegają powoli spłaszczeniu, tworząc obszerne dyski. W rejonach lokalnych zagęszczeń rodzą się gwiazdy. Masywna gwiazda ma dramatyczną agonię. Kiedy wyczerpuje się paliwo jądrowe, gwiazda się kurczy. Następuje synteza lżejszych jąder w jądra atomów żelaza. Kończy się to eksplozją supernowej. Pozostałością tego procesu może być gwiazda neutronowa. W odległej galaktyce rodzi się gwiazda, wyrzucając dookoła gorący gaz. Siła grawitacji przyciąga pył i gaz z odległości 2 lat świetlnych. Następuje kolaps, wzrasta ciśnienie. Reakcje fuzji jądrowej rozgrzewają gwiazdę do temperatury 15 milionów stopni. Z resztek gazu tworzą się planety. Przez miliony lat planety stygną. Niektóre rozpadają się w wyniku kolizji z innymi ciałami niebieskimi. Tak powstają asteroidy, obiegające gwiazdę po własnych orbitach. We wnętrzu większości gwiazd trwają reakcje syntezy jąder wodoru w jądrach helu.
towarzyszy temu emisja promieniowania. Cięższy hel opada do centrum gwiazdy. Wodór pozostaje w zewnętrznej otoczce. W końcu wodór wewnątrz się wyczerpuje. Zaczyna brakować energii. Ciśnienie w centrum jest zbyt małe, aby utrzymać zewnętrzne warstwy gwiazdy. Wnętrze się zapada. W czasie kolapsu ciśnienie i temperatura rosną. Zainicjowane zostają reakcje fuzji, w wyniku których hel przekształca się w węgiel. Gwiazda wypromieniowuje energię powstałą w procesie spalania helu, a jej zewnętrzne części nadymają się. Tak powstaje czerwony olbrzym. Gromadą nazywamy zgrupowanie gwiazd spajane siłą grawitacji. Luźno związane gwiazdy poruszające się z grubsza w tym samym kierunku są nazywane asocjacją. Do niedawna gromady stanowiły zagadkę dla astronomów. Z teorii ewolucji gwiezdnej wynikało bowiem, że wiek najstarszych członków gromad kulistych przekracza szacunkowy wiek Wszechświata. Badanie gromad ma duże znaczenie dla wielu działów astronomii. Dają one wzorzec do szacowania odległości we Wszechświecie. Galaktyka Wir, wyróżniająca się elegancką strukturą, należy do najbardziej charakterystycznych galaktyk spiralnych. Dzieli nas od niej odległość 30 milionów lat świetlnych, 15-krotnie większa niż od słynnej galaktyki w Andromedzie. Galaktyka Wir wyróżnia się rozmiarami i jasnością. Wnosimy stąd, że jest większa od Drogi Mlecznej i od Andromedy. Wszechobecna siła przyciągania grawitacyjnego tworzy zagęszczenia w obłokach gazowo-pyłowych. W ciągu zaledwie milionów lat rodzą się tysiące gwiazd. Obłoki mają subtelną strukturę. Dostrzegamy w nich smugi pyłu tworzące skomplikowany, wrzecionowaty wzór. Spiralne ramiona galaktyki to obszary aktywności gwiazdotwórczej. Duże ilości energii emitowanej przez masywne gwiazdy o krótkim cyklu życiowym nadają ramionom wielką jasność. Gwiazdy te zazwyczaj kończą jako supernowe. Wyraźnie widać gęste obłoki pyłowo-gazowe po wewnętrznej stronie ramion, różowe obszary narodzin gwiazd i jasno-niebieskie skupiska młodych, gorących gwiazd na zewnętrznych krawędziach ramion galaktyki spiralnej. Pusta przestrzeń wcale nie jest pusta. Astronomowie wykryli obłoki wodoru w obszarach, które uchodziły za puste. Obłoki te rozciągają się między gromadami galaktyk odległymi od siebie o miliony lat świetlnych. Kolaps grawitacyjny obłoków gazowych daje początek nowym gwiazdom.
Kiedy gęstość materii osiąga wartość krytyczną, zaczynają się procesy fuzji jądrowej. W ciągu miliardów lat we wnętrzu gwiazd tworzą się jądra ciężkich pierwiastków. Później mogą z nich powstać planety i zamieszkujące je istoty. Galaktyki podobne do Drogi Mlecznej zawierają obłoki gazu o masie równej miliardom gwiazd. Ocenia się, że obserwowalny wszechświat obejmuje około 100 miliardów galaktyk. Miliony z nich zostały już uwiecznione za pomocą teleskopów. Najdalsze sfotografowane galaktyki znajdują się w odległości od 10 do 13 miliardów lat świetlnych. Rok świetlny to odległość, jaką światło pokonuje w próżni w ciągu roku. Około 10 bilionów kilometrów. Małe galaktyki zawierają poniżej miliarda gwiazd. Wielkie mają ich ponad tryliona. Wszystkie galaktyki wysyłają promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie widzialnym i w pozostałych częściach widma częstotliwości. Źródłem ich energii jest światło i ciepło gwiazd oraz obłoków pyłu i gazu. W nauce współistnieją dwie teorie genezy galaktyk. Oddolnej, czyli łączenia małych fragmentów w całość, i odgórnej, czyli rozpadu dużej struktury na małe części. Pewne jest to, że na początku był wielki wybuch. Początek kosmicznej ekspansji, który nastąpił około 14 miliardów lat temu. Niedługo po wielkim wybuchu utworzyły się lokalne zagęszczenia. Przyciąganie grawitacyjne doprowadziło do powstania galaktyk. Wśród teoretyków istnieją rozbieżności co do szczegółów tej ewolucji. Zwolennicy teorii oddolnej utrzymują, że najpierw powstały mniejsze struktury, na przykład gromady kuliste, które następnie połączyły się w galaktyki. Konkurencyjna teoria odgórnego formowania się galaktyk zakłada, że pierwsze były struktury wielkoskalowe, galaktyki i gromady galaktyk. Dopiero potem utworzyły się mniejsze skupiska gwiazd. Teoretycy zgadzają się jednak, że ogromna większość galaktyk, lub nawet wszystkie, powstały bardzo dawno i że nowe już nie powstają. Różnice wielkości galaktyk są skutkiem zróżnicowania gęstości materii we wczesnym wszechświecie, niedługo po wielkim wybuchu. W małych obszarach o większej gęstości przyciąganie działało silniej. Tworzyły się więc gęstsze skupiska materii, które dały początek galaktykom.
Obserwacje astronomiczne potwierdzają teorię wielkiego wybuchu. Wszechświat nadal się rozszerza. Kosmiczną ekspansję potwierdzają obserwacje dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, galaktyki oddalają się od siebie nawzajem. Po drugie, bardziej odległe oddalają się szybciej. Zależność między oddaleniem galaktyki a prędkością jej ucieczki określa się prawem Hubble'a. Sformułował je amerykański astronom Edwin Hubble. Uczeni szacują odległość od galaktyk na podstawie ich ogólnej jasności oraz jasności określonych typów obiektów w nich położonych. Nowe gwiazdy tworzą się z obecnych w galaktyce nadwyżek chłodnego gazu. Formują się w nich obłoki gazu i pyłu. Niektóre galaktyki generują gwiazdy w wyjątkowo szybkim tempie. Nazywamy je galaktykami typu burzy gwiazdowej. Cechują się one skupiskami gazu i pyłu, w których zachodzą procesy gwiazdotwórcze. Promieniowanie młodych, masywnych gwiazd jonizuje gaz w ich sąsiedztwie. Procesy burzy gwiazdowej trwają zwykle tylko około 10 milionów lat. To bardzo krótki okres w skali dziejów galaktyki. Galaktyka Czarne Oko, zwana też Złym Okiem, zawdzięcza swą nazwę widowiskowej obręczy pyłu absorbującego światło, która otacza jej jasne centrum. Układ ten powstał w wyniku zderzenia dwóch starszych galaktyk, a materia w obecnej galaktyce porusza się w dość niezwykły sposób. Cechą wyróżniającą galaktykę Sombrero jest symetryczny pierścień pyłu opasujący jej centrum. Pierścień składa się z chłodnego wodoru w postaci atomowej i z pyłu. Możliwe, że zawiera także większość gazu cząsteczkowego tej galaktyki. Jest głównym obszarem aktywności gwiazdotwórczej. Gwiazdy rodzą się tam, gdzie rotacja gazowego pierścienia powoduje powstawanie lokalnych skupisk i zagęszczeń materii. Zwracają uwagę różowe obłoki wodoru. Gaz świeci pod wpływem promieniowania ultrafioletowego nowonarodzonych gwiazd. Ocenia się, że obecna faza tworzenia gwiazd potrwa jeszcze około 100 miliardów lat. Gwiezdna era zakończy się za 10 do 100 bilionów lat, kiedy to zaczną dogasać ostatnie długowieczne czerwone karły naszego wszechświata. Galaktyki będą się składać z niewielkich, zwartych obiektów. Brązowych, białych i czarnych karłów, gwiazd neutronowych i czarnych dziur. Wygasłe gwiazdy znajdą swój kres w supermasywnych czarnych dziurach położonych w centrach galaktyk lub zostaną wyrzucone na zewnątrz. Superciężkie czarne dziury wcale nie są czarne, ponieważ wpadają do nich miliardy gwiazd.
Niektórzy astronomowie uwzględniają w swych modelach galaktyk przyciąganie grawitacyjne tajemniczej ciemnej materii. Ciemna energia jest zagadkową, hipotetyczną formą energii, która powoduje przyspieszoną ekspansję Wszechświata. Wszechświat bowiem nie tylko się rozszerza, ale jego ekspansja wręcz przyspiesza. Ocenia się, że ciemna energia stanowi 74% całkowitej energii i materii we Wszechświecie. Właściwa natura ciemnej energii pozostaje na razie domeną spekulacji. W galaktykach jest o wiele więcej rzeczy, niż można dojrzeć. Od czasu wyniesienia na orbitę teleskopu Hubble'a w 1990 roku przeprowadzono wiele obserwacji świadczących o istnieniu czarnych dziur. Teoretycy postulowali istnienie takich obiektów na długo, zanim można było to potwierdzić empirycznie. Większość tego, co wiemy o czarnych dziurach, wynika z ogólnej teorii względności. Ta sformułowana przez Einsteina teoria dostarczyła fizykom matematycznego języka do opisu grawitacji jako zakrzywienia czasoprzestrzeni. Najdalsze widoczne galaktyki wyglądają jak słabe świetlne plamki. Jaśniejsze spirale to nieco bliższe galaktyki, a barwne punkty to gwiazdy w naszej galaktyce. Obraz przedstawia wąski wycinek nieba sfotografowany w ramach programu Bardzo głębokie pole Hubble'a. Spoglądając na gwiazdy w pogodną noc, zauważamy szybkie zmiany jasności. Wydaje się, że gwiazdy mrugają. Efekt spowodowany jest wpływem atmosfery ziemskiej. Światło gwiazd wchodzi w atmosferę w postaci równoległych promieni, ale ruch powietrza odchyla ich drogę. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza ma bowiem ograniczenia, a wyobraźnia ogarnia całość, pobudza postęp, zapoczątkowuje rozwój. Albert Einstein.